Dobrze, to ja zrobię teraz takie sezamy, otwórz się i od razu zobaczymy za naszymi plecami ten guzik. Dobrze. Wrota się otworzą i zobaczymy pierwszy samochód, który będziemy oglądać dzisiaj. Co ty na to, żeby z gwiazdą pojeździć? Znam markę. Marka znana, model też bardzo popularny, klasa E. Fabryczne oznaczenie tej generacji to W212. Auto nie ma nawet 2 lat, do tego niski przebieg i sprawdzone pochodzenie. Kupiono je w polskim salonie. Właściciel dorzuca 2 komplet opon i dodatkową 2-letnią gwarancję wykupioną u dealera. W salonach co prawda dostępna jest już nowsza wersja klasy E, ale tej pod względem komfortu i wyposażenia też niczego nie brakuje. Pod maską pracuje oszczędny diesel. Jego moc nie jest może imponująca, 170 koni, ale moment obrotowy, owszem, sięga 400 Nm. W kabinie mieszanina różnych faktur i odcieni szarości i czerni. Wnętrze wygląda, jakby właśnie opuściło fabrykę. Nie nosi żadnych śladów zużycia. Klasa E charakteryzuje się tym, że ma dawać ten komfort. Auto było przez wiele lat uznawane za samochód troszkę taksówkarsko-dziadkowaty. Nie słyszy właściciel, nie? Dobrze. Ale jak widzisz po linii, od ostatniej generacji odmładza się ten samochód. Ma trafić do ludzi takich jak ty, którzy chcą tej ciszy, chcą tego komfortu, ale jednocześnie podróżują dynamicznie. Mhm. Napęd na 4 koła jest ci niezbędnie konieczny? Niezbędnie konieczny. Część tych jak gdyby lokalizacji to góry, to jakieś tam tereny takie, gdzie ten napęd jest potrzebny. Dla bezpieczeństwa także. Słusznie, tutaj jest. Kolor. Następna rzecz, jak małe dziewczynki, muszę cię zapytać. Biały z czarnym wnętrzem, czy raczej ciemny z jasnym wnętrzem? Ciemny z jasnym wnętrzem raczej, ale nie wybrzydzajmy. Zobaczmy, co będzie dalej. Pewnie tak. Na dwoje babka wróżyła. Zwykle no, tak się to konfiguruje. Tutaj mamy akurat taką białą perłę, za którą też trzeba dopłacić, jak się konfiguruje samochód jako nowy. On pochodzi z 2015 roku. Pierwsza rejestracja w 2016. Auto ma powiększony zbiornik do 80 litrów, co moim zdaniem w twoim przypadku... Jest dosyć istotne. Jest genialne. Jest to wersja 220 diesel, pali naprawdę bardzo, bardzo niewiele. Czyli? Myślę, że poniżej dychy 8, 7, nawet w trasie można spokojnie zejść, bo to auto po prostu płynie. 170 koni, okay. 8,5 sekundy od 0 do setki. Cóż my tu mamy? Mamy tu rzeczone 170 koni i mamy tutaj bardzo dużo momentu obrotowego, mamy tutaj fajną elastyczność przede wszystkim, nie? To co najbardziej człowiek chyba w trasie potrzebuje. Co ty najbardziej doceniasz w samochodach od tej mechanicznej strony, bo do funkcjonalności za chwilę przejdziemy. Przyspieszenia powiedzmy od 90 do 120 przy wyprzedzaniu, żeby było to jak najkrótsze, jak najszybsze to wyprzedzanie, bo na jak najkrótszym odcinku. No ale jednocześnie ekonomika też musi być. No wiadomo, musi być. Tylko na diesla się nastawiasz, czy jakaś benzyna, czy jakaś hybrydka? Hybrydka? No nie wykluczam hybrydy. Dobrze, tyle o technikaliach. Dawaj do wnętrza, bo tam jest też tyle rzeczy do opowiadania, że po prostu wiesz, program trzeba będzie rozciągnąć do 16 godzin emisyjnych. Proszę bardzo, wsiadaj. I teraz Adrianie drogi, porównaj wnętrze Mercedesa z wnętrzem BMW, którym jeździłeś do tej pory. Porównywalne. W mojej opinii. Bo estetyka jest całkiem inna. Tak, tak, to prawda. Natomiast nie wiem, wykończenia równie staranne i w BMW bardzo mi się podobają te wszystkie rozwiązania, jeżeli chodzi o ich wygodę, funkcjonalność. No tutaj widzę, że też dużo rzeczy jest przy kierownicy, jak gdyby są też manetki zmiany biegów. Ładnie to wszystko wygląda. Nie wiem jak w twoim BMW, ale tutaj jest lewarek zmiany biegów przy kierownicy, żeby nie zaburzać przestrzeni w konsoli centralnej. Ty też tam masz... BMW tego nie mam, ale miałem w poprzednim samochodzie miałem tutaj przy kierownicy. Chyba się przejedziemy pewnie tym samochodem, bo ja tak patrzę, próbuję się do czegoś przywalić tutaj, ale nie mam się do czego przywalić. Znajdziesz. Bo myślę, że wyposażenie też tutaj będzie kompletne. Jak zamkniemy szyby, to jeszcze o tym opowiem, co tutaj jest w wyposażeniu dodatkowym. Coś, co cię na pewno, mój drogi, ucieszy.